Witam Państwa serdecznie na nowej ekspozycji stałej w Muzeum Narodowym w Krakowie w Arsenale, prezentującą uzbrojenie, ubiór wojskowy używany w Polsce od czasów średniowiecza po XVIII wiek, częściowo XIX. Znajdujące się za mną zabytki, broń, szczelby, broń biała, uzbrojenie ochronne, siodło, były kiedyś przechowywane w arsenale. Czym jest arsenał? Arsenał było to pomieszczenie często gdzieś znajdujące się przy murach miejskich, w którym zgromadzona była broń służąca do obrony murów. W arsenale zgromadziliśmy militarne zabytki z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Trzonem tej ekspozycji jest husaria. I teraz chciałem Państwa zaprosić na podróż w czasie do wieku XVI, XVII i częściowo XVIII, aby obejrzeć, jak dawna wojskowość polska prezentowała się. Husaria. Legendarna skrzydlata jazda. Prezentujemy na wystawie w Arsenale kolekcję uzbrojenia husarskiego, ale też innych formacji jazdy używanych w dawnej Rzeczpospolitej. Skąd w ogóle wzięła się husaria? Może od tego trzeba byłoby zacząć, ponieważ tak naprawdę w wieku XVII nie było na świecie lepszej jazdy. Możemy tą husarię porównać do wielkich bitew pancernych II wojny światowej. Była to siła, która przełamywała szeregi, szyki wroga, doprowadzając do zwycięstwa. Z reguły tam, gdzie walczyła husaria, gdzie pojawiała się husaria, tam mawiano, będzie zwycięstwo. Rzeczpospolita położona w centrum Europy od zarania dziejów musiała toczyć wojny o granice, czy z sąsiadem wschodnim, czy zachodnim. W wieku XVI ta szala zmagań przeniosła się na wschodnie i południowe rubieże Rzeczpospolitej. Zagrożenie ze strony tworzącego się, rosnącego w siłę państwa rosyjskiego, no dzisiaj to jest Rosja, oczywiście w wieku XV, XVI to było Księstwo Moskiewskie. Od południa, od południowego wschodu zagrożenie tureckie. Potrzebne było wojsko, które będzie mobilne. No oczywiście na ówczesne warunki był to koń jako ta najszybsza forma transportu. W dawnej Rzeczpospolitej korzystano z usług wojsk zaciężnych. Obok tak zwanego pospolitego ruszenia, gdzie każdy szlachcic posiadający jakąś tam ziemię był zobowiązany do służby wojskowej. Do wieku XV trzon stanowili ciężko zbrojni kopienicy, wywodzący się jeszcze z czasów wczesnego średniowiecza, uzbrojeni w pełne zbroje płytowe, walczący konno i szarżujący na przeciwnika. A te wojska zaciężne rekrutowano nie tylko z obywateli, mieszkańców Królestwa Polskiego, później po Unii Lubelskiej, państwa polsko-litewskiego, ale też z zagranicy. I taka formacja, która właśnie w formie zaciągu przybyła do Polski z terenów dzisiejszej Serbii, nazywano ich racami. Co oni ze sobą przywieźli? Przywieźli ze sobą tarcze, przywieźli ze sobą kopie. Ona jeszcze nie była długa, miała około 3 metrów długości. I ich zadaniem było
szybki atak na przeciwnika, rozbicie szyków. No jeżeli się szyki rozbiło, można było w jakiś sposób, czy jeżeli się przeciwnik rzucił do ucieczki, no to po prostu go ścigać i eliminować. Tak możemy to brutalnie troszkę nazwać, ale no, mówimy o wojnie, mówimy o bitwach, więc tak to będziemy może nazywać. I ci racowie w Polsce zaczęli być nazywani w wieku XVI usarzami. Jeszcze nie husaria, tylko usarze. To jest język staropolski. Tak ich wtedy określano. Dalej posiadają to uzbrojenie, przede wszystkim włócznie, kopie o długości około 3 metrów, tarcze. Do tarczy często przyczepione były pióra ptaków, ptaków drapieżnych, ale też indyków, w zależności co było dostępne. I była to jazda lekka, która obok tej ciężko zbrojnej jazdy kopieniczej przełamywała szeregi wroga. I w wieku XVI mamy obrazy, ikonografię przedstawiającą obok tych rycerzy konnych także husarzy. Między innymi wsławili się w czasie bitwy pod Orszą w 1514 roku i potem w bitwie pod Obertynem w 1531 roku. Za czasów panowania Stefana Batorego, kiedy Polska toczyła wojny z Moskwą, z państwem rosyjskim o Inflanty. Inflanty to jest teren nadbrzeżny, tak możemy powiedzieć, obejmujący dzisiejsze państwa Łotwę i Estonię, czyli na północ od Litwy. Wpływy tam rosły także Szwecji, ale też właśnie Moskwy, która chciała sobie wyrąbać korytarz do morza. Bo jak wiemy, no, morze przynosi same korzyści, zresztą z historii pamiętamy, że Polska też takie wojny toczyła w średniowieczu z zakonem krzyżackim. W czasie tych wojen o Inflanty ta lekka jazda zwana racami, usarzami, przekształca się już w ciężko zbrojną jazdę. Rycerstwo kopienicze zanika i w to miejsce wchodzi husaria. Jaki jest jej przewaga, jaka jest jej przewaga nad tym rycerstwem kopieniczym? Przede wszystkim husarze byli żołnierzami zawodowymi. Oczywiście posiadali majątek ziemski, tam utrzymywali się z pracy chłopów, natomiast oni byli już zawodowymi żołnierzami. Oni po prostu musieli się ćwiczyć w tym rzemiośle. Dwa, już nie była ta jazda tak ciężka jak kopienicza, bo zbroja, pełna zbroja płytowa z czasów średniowiecza to jest nawet 50-60 kg. wagi, zasłaniająca wszystkie części ciała, tylko małe szpary gdzieś tam na oczy pozostawione. Natomiast husaria była jazdą ciężką, ale już używała półzbroi. I jak zobaczymy, osłaniała ta zbroja najważniejsze części ciała żołnierza, husarza siedzącego na koniu. Czyli mamy przede wszystkim ochronę na głowę, hełm, zresztą używany powszechnie w wojsku do dzisiaj. Mamy napierśnik, czasem mamy naplecznik, czyli zbroję na plecy, ale tylko czasem. Mamy osłonę na szyję i tutaj ramiona, czyli obojczyk i na ramienniki. Dodatkowo przedramię osłonięte jest karwaszami. Te elementy ważyły około 15 kg, więc tu już widzimy, że ta jazda i koń przede wszystkim, który musiał dźwigać takiego husarza, no, było już to lżejsze, już można było się w polu sprawniej poruszać. Następna rzecz, kopia. Kopia był to, no, możemy tak powiedzieć trywialnie, kij o długości 5 metrów, zakończony grotem,
ale tajemnica produkcji kopii, bardzo pilnie strzeżona w dawnej Polsce, polegała na tym, że ona nie była wykonana z jednego kawałka drewna. Nie. Były to dwie wydrążone wewnątrz połówki, które były ze sobą sklejone, dochodzące do takiej kulki, która służyła za oparcie dla dłoni, i przez to była lekka. Taka kopia husarska ważyła raptem 2 kg, 2,5 kg. To była całkowita waga, więc no, w ręce była dosyć przyjazna. No ale miała jedną wadę. W momencie, kiedy no, grot uderzał w przeciwnika, bił się, czy zranił, czy zabił, kopia się musiała złamać. I stąd właśnie to wydrążenie. Z jednej strony powodowało, że kopia była dosyć elastyczna, natomiast w momencie użycia, w momencie starcia, musiała się złamać, no bo w przeciwnym wypadku husarz po prostu no, by został z tą kopią, koń by pojechał dalej i tyle by było z walki. Stąd ta tajemnica wyrobu kopii była pilnie strzeżona. Była to jedyna broń, którą Rzeczpospolita, państwo polskie, fundowało husarii. Resztę husarz musiał sobie sam kupić, sam wykonać. Obejrzymy też dokładnie te wszystkie elementy. Natomiast, co jest ważne, to uzbrojenie uzupełniała szabla, noszona przy boku, uzupełniał koncerz oraz z reguły para pistoletów w olstrach. Dwie sztuki po prawej, lewej stronie. No i można takie pytanie zadać, no to mamy pistolet, broń chyba lepsza, skuteczniejsza. Otóż nie, tak naprawdę dopiero czasy XVIII, XIX wieku i współcześnie przewaga broni palnej jest oczywista. Natomiast w wieku XVI, XVII nie. Broń trzeba było przed każdym strzałem nabić. Ona była jednostrzałowa. Zasięg to jest kilkanaście metrów. Ciężka 12-10 mm kula ołowiana. Jeszcze nie daj Boże, padał deszcz, proch zamógł, to w ogóle nie można było strzelać. Natomiast, tak jak wspomniałem, właśnie ta taktyka walki husarii polegająca na frontalnym ataku z kopiami, pięciometrowymi kijami w przeciwnika, bardzo często nawet powodowała, że przeciwnik w ogóle już stracił ochotę, widząc taką jazdę, w ogóle na walkę. Pierzchał z pola walki. No, były takie sytuacje oczywiście, że no, wojsko chciało wytrzymać i wtedy z reguły dochodziło do starcia, w większości przypadków wygrywanego przez husarię. I jeszcze gwoli przypomnienia, husaria funkcjonowała aż do 1776 roku, kiedy przemianowano ją na kawalerię narodową. Ale już, tak jak wspomniałem, wiek XVIII przynosi unowocześnienie broni palnej i okazuje się, że ta husaria, nim dogalopuje do przeciwnika, po prostu zostanie poraniona czy zabita strzałami z karabinów. Już dalej jeszcze jednostrzałowymi, ale już z udoskonalonymi metodami odpalania, nowoczesne zamki skałkowe, karabiny wyposażone w bagnet, i to już można było się w miarę skutecznie przed husarią bronić. Ostatnia bitwa z udziałem husarii to jest 1702 rok, bitwa pod Kliszowem w toku wojny północnej, gdzie no, husaria tak średnio chętnie szarżowała na Szwedów. Jednak dowódca Hieronim Lubomirski, który dowodził wtedy wojskami polskimi, odwołał husarię, wycofała się, Szwedzi wygrali, a Polacy walczyli wtedy przy nowo obranym królu Auguście II z dynastii Wettynów, z dynastii Saskiej.
Husarz. Na manekinie końskim mamy przedstawioną pełną zbroję husarską. To, o czym wspomniałem. Na głowie mamy hełm. Hełm, który ma specyficzną nazwę. Jest to szyszak. Dlaczego taka nazwa? Dlatego, że ma u góry, jest zakończony taką sterczynką. Nie wiem, czy ją dobrze widać. To jest szysz. Stąd nazwa hełmu szyszak. Ale to, co ma charakterystyczne, z tyłu osłonę na szyję, na karczek. On jest folgowy. Co to są folgi? Folgi to są paski, blachy, które są ze sobą znitowane za pomocą skóry. Mamy osłonę na uszy, które mają wycięte otworki, no po to, żeby było lepiej słyszeć komendy. Ale co jest ciekawe, te osłony na uszy, tak zwane policzki, mają wycięte te otwory w kształcie serca. I to jest bardzo charakterystyczne dla szyszaków husarskich. Dlaczego serce? Tak jak wspomniałem, husarze musieli sami sprawić sobie uzbrojenie, poza kopią. No wobec tego korzystano z usług kowali, którzy gdzieś tam funkcjonowali w majątku ziemskim, bo wiadomo, że trzeba było podkuć konie, wiadomo, że trzeba było narzędzia naprawiać, wykonywać. Wszystko to się w ramach folwarku działo. No i co taki kowal znał? No znał serduszko, znał chmurkę, kwiatuszka i to wszystko zobaczymy na tej zbroi, bo nity, które mocują poszczególne elementy, są właśnie zdobione mosiężnymi rozetkami, no w kształcie właśnie kwiatuszków, tego typu ozdób. No i to, co mamy na nosie, czyli tutaj mamy na tym manekinie podniesione do góry nogami, to jest nosal. Bardzo dobra osłona na twarz. To jest hełm. Następnie mamy napierśnik. Napierśnik też, jak widzimy, dekorowany. Tak jak wspomniałem, te nity, guzy są zdobione rozetkami mosiężnymi. Te elementy mosiężne, które widzimy na zbroi, nadawały takiego charakteru bogactwa, no bo mamy srebrne, wypolerowane stal, żelazo i na to mamy złociste elementy. No, wygląda, jak widać, nieziemsko. Następnie mamy obojczyk i tutaj pojawiają się też właśnie mosiężne ozdoby, czy to będą medaliony, czy to będą krzyże kawalerskie. Jak wiecie Państwo, order ma kształt krzyża kawalerskiego, czyli stanu rycerskiego, bo tak pojmowano właśnie ten znak. Do obojczyka nałożone są naramienniki, które osłaniają nam przedramię. One są też folgowe, czyli te paski są ruchome. One umożliwiają bardzo dobry ruch. I to, co widać na ręce przy trzymającej kopię, to są karwasze. Karwasz z języka węgierskiego, to jest jedyne słowo, które znam, węgierskie, to jest osłona ręki. I teraz widzimy to pochodzenie husarii. Serbia przez długi okres czasu należała do Królestwa Węgier. Toczyła walkę z Turkami. I jak się okazuje, w Polsce pełniła bardzo podobną funkcję, czyli też broniła granic Rzeczypospolitej przed Turkami, ale nie tylko. No i mamy figurę, to jest też manekin tego husarza, ale mniej więcej te załamania, buty i tak dalej są oddane tak jak na obrazach z epoki. Siedzi w siodle. Z przodu mamy w olstrach, czyli w takich pojemnikach podłużnych, pistolety. Widać brązową rękojeść pistoletów. No i właśnie, i z tyłu mamy skrzydła. Skrzydła,
które przyczepione są do tylnego łęka, tylnego oparcia siodła. Skrzydła parami, skrzydło pojedyncze. Tak naprawdę do końca nie wiemy, dlaczego ta ilość skrzydeł była różna. Czasem w ogóle bez skrzydeł występowali husarze. Na pewno na paradach, na występach uroczystych, na przykład z okazji koronacji czy pogrzebu króla, księcia, kardynała, występowali w skrzydłach. No i tu mamy właśnie tą legendę. Czy te skrzydła szumiały, straszyły przeciwnika? Raczej nie. Bo trzeba sobie wyobrazić tętent koni, tysięcy koni, rżenie, wystrzały z muszkietów piechoty, wystrzały z armat. Na pewno nie. Są takie teorie, że mogły służyć do tego, żeby zabezpieczyć husarza przed strąceniem z konia, kiedy byłby złapany na lasso, na arkan, prawda? Czyli broń używaną przez ludy wschodnie, przez Tatarów. No, być może, ale husaria nie służyła do tego, żeby się pojedynczo za jakimś Tatarem uganiać. Nie tak wygląda, jak mówiłem, to była zwarta masa wojska. Na pewno dodawały splendoru, to widać. No i mamy manekin konia, ubrany w rząd z epoki. Rząd, czyli to są wszystkie paski, które spinają nam konia po to, żeby on był posłuszny i żeby nie spaść z konia z siodłem. Mamy ogłowie, w pysku mamy tu akurat założony mundsztuk. Mamy podpierścień, czyli ten element, który trzyma siodło mocowany od przodu. Z tyłu będziemy mieć podogonie i stabilizacja siodła, czyli popręg, to co jest pod brzuchem, pas przyczepiony. Też jak widzimy bogato zdobione, to jest bardzo często na skórzanych paskach czy taśmach z tkaniny nitowane, nakładane, my to nazywamy sztuczki, czyli po prostu blaszki bądź jakieś w innej formie takiej przestrzennej kawałeczki metalu. Jeżeli to był mosiądz, bardzo często był złocony. I teraz wiemy, dlaczego ta husaria no, tak wyglądała. Wszyscy, którzy przyjeżdżali, posłowie, kupcy, jeżeli zapisali gdzieś jakieś wrażenia z pobytu w Polsce, jeżeli się spotkali z husarią, to dla nich to było anielskie, niebiańskie wojsko. I jeszcze mamy sam manekin koński pomalowany na biało-czerwono. To nie jest malowanie patriotyczne, jakbyśmy mogli przypuszczać, nie. W ten sposób przy bardzo ważnych uroczystościach, kiedy husaria paradowała przed królem, na przykład znana jest tak zwany taki obraz długi, nazywany rolką sztokholmską, przedstawiający orszak ślubny Zygmunta III po obraniu na tron Polski. I widzimy właśnie husarzy, którzy siedzą właśnie na takich koniach, które są pomalowane. Nazywano to malowaniem w brud, czyli w pół. I tutaj właśnie zrekonstruowaliśmy. Jeszcze wracając do tego splendoru, to taka ciekawostka. W 1633 roku w czasie wkroczenia poselstwa polskiego do Rzymu no, uczestniczyły takie, może kopii nie mieli, natomiast tak piękne rzędy, tak pięknie ubrane konie i specjalnie, żeby zrobić wrażenie na ludności Rzymu, ale też na papieżu, no bo jak wiemy w Rzymie urzędował papież, kilka koni miało luźno przyczepione złote podkowy. I w momencie, kiedy na bruku te konie szły, one miały gubić złote podkowy. To chodziło oczywiście o pokazanie wielkości bogactwa
Królestwa Polskiego. Obok husarii, która stanowiła tak naprawdę parę procent armii, która z reguły występowała w polu, choć nie zawsze, były takie przypadki, że tylko była husaria do dyspozycji, była jazda lekka. Jazda lekka, która nazywana była w koronie w Polsce, bo tak określano część składową państwa polsko-litewskiego, kozakami. Dlaczego? Dlatego, że rekrutowano tych żołnierzy, tych jeźdźców z wojska kozackiego. Oni ze sobą przynieśli swoje uzbrojenie. I jak widzimy, na głowie mamy nakrycie, hełm, takie nakrycie, które nazywa się misiurką. Zbudowana jest z kółeczek małych, żelaznych, splecionych ze sobą, czasem nitowanych, czasem spawanych, zaczepionych do denka i na wierzchnie odzienie nałożoną kolczugę. Kolczuga znana jest od niepamiętnych czasów, od czasów starożytności, właśnie używana przez też ludy wschodnie, przez Tatarów, przez później Kozaków. I była to jazda lekka, która miała troszkę inne zadania do wykonania niż husaria. Tak jak wspomniałem, husaria uderzała, no dziś byśmy mogli to powiedzieć, jak dywizja pancerna, czyli mamy chorągiew husarską, bo to był podstawowy oddział wojskowy. Liczyła różnie, no jak wyruszała do bitwy, jak liczyła 200 kopii, czyli 200 husarzy, to była wielka siła. Bo wiadomo, w trakcie bitwy wykruszali się. Z reguły była uformowana w 2 lub 3 szeregi. I w pierwszym szeregu zawsze występowali towarzysze, czyli ci bardziej doświadczeni, bardziej majętni szlachcice, a za nimi w drugim szeregu, albo czasem w trzecim, ich pocztowi. W razie starcia, no, rany czy śmierci towarzysza, ten pocztowy występował do przodu, tak żeby zachować szyk. I proszę sobie wyobrazić, taka chorągiew, czyli 200 koni, jeden obok drugiego, no to mamy ścianę, jeżeli w dwa szeregi ułożymy w dwa szeregi, to mamy 100 metrów, prawda? Bo bardzo ciasno jeździli. 100 kopii wycelowanych w przeciwnika i taka nawała, gdy ruszyła, tak naprawdę, tak jak wspomniałem, w XVII wieku mało kto był w stanie ich zatrzymać. I jeżeli zrobili wyłom, przebili się, no to jest zamieszanie w wojsku przeciwnika, czy to jazda, czy piechota. No jazda może szybciej uciekać, piechota troszkę wolniej, ale wtedy wkraczali właśnie pancerni. Jako jazda lżejsza mogła się jeszcze szybciej poruszać, a uzbrojenie miała bardzo podobne. Używała szabel, pistoletów, czasem broni długiej, używała łuków, czyli też broni typowo wschodniej, łuki refleksyjne i raziła przeciwnika, ale nie tylko. Bardzo często też wzorem wschodnim polscy dowódcy, hetmani, rotmistrze posługiwali się takim
no często stosowanym tak naprawdę manewrem, czyli pozorowanej ucieczki. I też właśnie pancerni uderzali na przeciwnika, czasem silniejszego, robili zamieszanie, po czym uciekali. To powodowało, że no, przeciwnik, dowódca przeciwny myślał, o to już wygrana bitwa, odsłonię swoje skrzydło i na to czekano. W taki sposób husaria na przykład w bok wroga uderzała i po prostu go zmiatała. I ja przypomnę tylko kilka takich najsławniejszych bitew. To przede wszystkim trzeba w ciągu walk o Inflanty, to rozpoczęły się za Stefana Batorego, one oczywiście trwały jeszcze długo w wieku XVII. W 1605 roku doszło do wielkiej bitwy pod Kirchholmem. Jan Karol Chodkiewicz, który miał do dyspozycji 3000 wojska, w tym 1000 husarii, starł się z siłami głównymi króla szwedzkiego Karola Sudermańskiego, który wojska liczyły około 11-12 tysięcy. I właśnie pancerni, lekka jazda, najpierw uderzyła po to, żeby wróg przesunął się do przodu troszkę, bo po środku płynęła rzeczka, było bagnisto, no, teren nieprzyjazny dla husarii. Tak jak dzisiaj dla czołgów. No, czołg w błocie ugrzęźnie. No, jak ma równo i jeszcze z górki, to idzie to szybciej. I na to czekał Karol Chodkiewicz, ponieważ pancerni uderzyli na przeciwnika i pozorowana ucieczka. Kolumny szwedzkiej piechoty przesunęły się do przodu, przeszły przez rzekę i na to czekał Jan Karol Chodkiewicz. Uderzył husarią. 1000 husarzy. Bitwa trwała niecały dzień. Straty polskie wyniosły 100 zabitych, troszkę więcej koni. Koń jednak był bardziej narażony na to, że pierwszy dostanie jakieś tam rany. A z wojska szwedzkiego uratowało się 2-3 tysiące. Reszta poległa. Sam Karol Sudermański ranny był i to wiemy z przekazów, że życie uratował mu jeden z żołnierzy szwedzkich. Potem rodzina otrzymała tytuł szlachecki za ten czyn. Uratował się, ale na pewien czas Inflanty stały się polskie. Druga taka wielka bitwa, która no, w pewnym sensie zdecydowała o o historii stosunków polsko-moskiewskich, polsko-rosyjskich. To jest bitwa pod Kuszynem. 4 lipca 1610 roku, w czasie, kiedy armia Iwana Szujskiego, bojara, brata cara moskiewskiego, ruszyła na odsiecz oblężonemu Smoleńskowi. I gdy się o tym dowiedział Stanisław Żółkiewski, dowodzący Wojskiem Polskim, ruszył z 1200 husarzy i kilkuset piechurów, dwie armatki na siły moskiewskie. Tam oczywiście też zaciężni Szwedzi służyli, z innych państw też. No i dochodzi pod Kuszynem do starcia. Siły rosyjskie liczyły 30-40 tysięcy żołnierzy, do tego 3 tysiące szwedzkich najemników. No i tak jeden na 40 wychodziło. Proszę sobie wyobrazić, że Żółkiewski, gdy, bo oczywiście przed taką kolumną maszerującą były oddziały, pojedynczy żołnierze jazdy lekkiej, właśnie na przykład pancerni, ale też dragoni czy inne formacje, no, które po prostu no, zwiad prowadziły, co się dzieje przed tą kolumną zasadniczą wojska, doniosły, że no, Rosjanie rozbili obóz, pichcą strawę, będą spać.
Więc Żółkiewski nakazał całonocny marsz. Oczywiście jazda, husaria szybko się poruszała, piechota nie nadążyła, armatki też dopiero później się włączyły i po całonocnym marszu o 4 nad ranem zaatakował. I proszę sobie wyobrazić, że zaskoczył wojska rosyjskie, ale no, nie było to tak do końca, bo oczywiście szybko Rosjanie szyki stworzyli, zaczęli się bronić w oparciu o płot taki zbudowany z kijów, z faszyny. I husarze musieli szarżować na ten obóz, na ten umocniony obóz, nawet niektóre chorągwie 10 razy. Czyli jak wyglądała ta szarża? No, czyli ta nawała 200 husarzy pędzi na przeciwnika, kruszy swoje kopie, czyli uderza w żołnierzy przeciwnika, no ale co się dzieje? Nie przeszli, nie przedarli się. Więc tak była wyszkolona ta jazda, że ona w miejscu praktycznie mogła zawrócić, z powrotem wziąć nowe kopie i jeszcze raz, i jeszcze raz, i 10 razy. Klęska rosyjska była kompletna. Rozbito w końcu obóz rosyjski, następnie udało się Żółkiewskiemu namówić Szwedów, żeby, których wcześniej też rozbił, no ale jeszcze te wojska gdzieś tam funkcjonowały, żeby odstąpiły od Rosjan, tylko mają przyrzec, że nie będą już walczyć przeciwko Rzeczpospolitej, co się stało. I proszę sobie wyobrazić, że co ta bitwa spowodowała? No to, że bojarzy, czyli wielcy magnaci rosyjscy obalili cara Wasyla Szujskiego, uwięzili go i wpuścili Polaków do Moskwy. Opowiedzieli się bojarzy, że królem polskim, bojarzy opowiedzieli się za tym, żeby syn Zygmunta III, Władysław IV, po przejściu na prawosławie został carem rosyjskim. To jedyny taki chyba przypadek w historii. Oczywiście pojmaną rodzinę Szujskich sprowadzono do Warszawy i złożyła hołd car Wasyl Szujski, car Wszechrusi, złożył pokłon królowi polskiemu. I dlatego wspomniałem, że to spowodowało, to wydarzenie spowodowało wielki wpływ na stosunki polsko-rosyjskie. Rosjanie do dziś nie zapomnieli tego wydarzenia, a zresztą świętem narodowym Rosji obecnie jest 7 października. To jest data, kiedy wypędzono polską załogę z Kremla. Bo tak się potoczyły losy. Władysław IV nie został carem rosyjskim, ponieważ Zygmunt III chciał zostać carem, chciał zostać przywódcą Rosji i sprzymierzona Rosja, Polska, Litwa miała mu pozwolić na odzyskanie tronu szwedzkiego. To wszystko oczywiście można w historii powszechnej wyczytać, natomiast bez tej siły, to no można tak też, nie wiem, brutalnie powiedzieć, takiego kastetu. To była właśnie husaria, bo jak widzimy, wojsko liczyło kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, a husarii nigdy wiele nie było. Maksymalnie w początkach wieku XVII było około 5-5,5 tysiąca husarzy. Po wojnach z kozakami, gdzie jednak husaria okazała się już taką jazdą troszkę przestarzałą, czyli mamy połowę wieku XVII, ale też bardzo dużo błędów dowódców, bo jak widzimy przykład bitwy pod Kirchholmem, że to czas i miejsce były bardzo ważne w użyciu husarii. I ta zrekonstruowana postać przy boku ma szable, ma sajdak, czyli łubie i kołczan, to są pojemniki na strzały i na tarcze, ale ma też olstra, rząd koński jest bardzo podobny do husarskiego, no jest identyczny. Tak naprawdę to bogactwo zależało od tego, ile
pieniędzy można było przeznaczyć na zakup. Natomiast ten pancerny trzyma w ręce coś, co możecie tylko w Krakowie zobaczyć. Jedyny zachowany w całości na świecie znak hetmański. Ja tutaj wspominałem wcześniej o dowódcach, że to byli hetmani, rotmistrzowie. No tak było zorganizowane wojsko. Oczywiście wodzem naczelnym był król, ale oczywiście król nie zawsze mógł i czasem bardzo dobrze, bo król mógł być dobrym politykiem, a marnym strategiem, miał swoich dowódców wojskowych. I byli to każdorazowo hetman wielki koronny, hetman polny koronny, czyli tak stopień niżej, i to samo było na Litwie. Hetman wielki litewski i hetman polny litewski. Ale czasem zdarzało się, że, bo utarło się, że hetman ma funkcję dożywotnią, no nie był w stanie na przykład, bo już był starym człowiekiem, dowodzić. Trzeba pamiętać, że cały czas walki, bitwy, podróże odbywały się po prostu konno, czy w kolebach, dróg asfaltowych nie było. Te podróże to były naprawdę męczące, więc król mógł jeszcze wyznaczyć następcę, tak to możemy nazwać, czyli regimentarza. Regimentarz miał wszystkie przywileje, atrybuty, które przysługiwały hetmanowi. I tutaj widzimy rząd koński po Stefanie Czarnieckim. Rząd koński po hetmanie Stefanie Czarnieckim. Unikalny, pełny ogląd, jak taki rząd wyglądał. Bardzo często podczas parad, podczas występów dawnego Wojska Rzeczpospolitej prowadzono takiego konia jako luzaka, po to, żeby pokazać splendor. Rząd koński, hetmański, ma jeszcze dodatkowe atrybuty. Otóż pod głową konia na szyi zawieszony jest buńczuk. Buńczuk jest to włosie z ogona końskiego, oplecione taką siateczką, oznaczało właśnie godność dowódcy. To wywodzi się z terenu wschodu, z Turcji. Przejęty był też w wojsku polskim. Mamy siodło, mamy tkaninę nałożoną na koński grzbiet, tak zwany dyftyk, pięknie haftowaną złotą, srebrną nicią z diamentami, z turkusami. Ja myślę, że dziś jakbyśmy mieli ocenić wartość takiego rzędu, to są już miliony złotych. Czyli jakiś tam Lamborghini, tak? Możemy to porównać. Wspaniała rzecz. Mamy olstra z pistoletami, czyli jak najbardziej był to rząd bojowy. To, że on był bogaty, zdobny, nie oznaczał, że nie mógł być używany w boju. I tu właśnie taka dygresja, ponieważ mało kto wie o tym, że Stefan Czarniecki został kilka dni przed śmiercią dopiero mianowany hetmanem. Całą wojnę ze Szwecją dowodził, ale w stopniu właśnie regimentarza, czyli tego następcy, bo jak wiemy, hetmani przeszli na stronę szwedzką, król Jan Kazimierz mianował regimentarzem właśnie Czarnieckiego. I nie wiemy, czy posiadał, bo jak wspomniałem o znaku hetmańskim, tutaj widzimy głowicę, zwieńczenie z takim charakterystycznym pióropuszem i zakończony gałką. Wykonany jest jak kopia husarska, nie jest ciężki. Służył do tego, żeby oznaczyć, gdzie znajduje się na polu bitwy dowódca, czyli hetman, regimentarz bądź król. To w zależności, kto dowodził, ale najczęściej był to hetman albo regimentarz. I wspomniałem, że jest to jedyny zachowany na świecie w całości, ponieważ drugi
uszkodzony, zniszczony, znajduje się w zbiorach szwedzkich. Skąd się tam wziął? No oczywiście trzeba przypomnieć o wielkiej tragedii, którą nawiedziła Rzeczpospolita, to był potop szwedzki. W czasie potopu szwedzkiego Szwedzi i inne wojska najemne rabowały, co było możliwe, i przewoziły do Szwecji. W zasadzie w całej Polsce się zachowało chyba tyle samo zabytków z XVII wieku, co w Szwecji, właśnie zrabowane w Polsce. I to był jeden z przyczyn upadku później Rzeczpospolitej. To był właśnie najazd szwedzki, a spowodowany był oczywiście z jednej strony pretensjami królów polskich z dynastii Wazów do tronu szwedzkiego. Dwa, Szwedzi chcieli uczynić Morze Bałtyckie swoim wewnętrznym morzem. No to oczywiście walki z Rosją, z państwem moskiewskim i walki z Rzeczpospolitą. Przede wszystkim o Gdańsk, prawda, który był tym oknem na świat. Niemniej zachował się w naszych zbiorach i jest prezentowany pełny rząd koński po hetmanie Stefanie Czarnieckim. Tak jak opowiadałem wcześniej, tam gdzie pojawiała się husaria, tam było zwycięstwo. Oczywiście zdarzały się klęski. Bardzo dużo zależało od umiejętności tego, który dowodził. I pierwsza porażka husarii to był 1626 rok w bitwie pod Gniewem. Starła się husaria z wojskami szwedzkimi Gustawa Adolfa, który no, był wybitnym wodzem, jak wiemy, i on wprowadził system ładowania muszkietów, który spowodował większą szybkostrzelność. Stosował też artylerię i nim husaria dosięgła przeciwnika, no, poniosła już takie straty, że nie była w stanie przeciwnika przełamać. Podobnie w czasie walk z kozakami w okresie powstania chmielnickiego. Też błędy dowódców powodowały to, że no, poniesiono klęski. Dopiero Jeremi Wiśniowiecki, który wziął sprawy w swoje ręce, spowodował, że no, powstanie zostało zakończone no, zwycięstwem polskim, ale zwycięstwem bardzo kosztownym. Nigdy więcej już Rzeczpospolita nie mogła wystawić takiej ilości husarii. Szczytem sławy to bitwa pod Wiedniem. 13 września 1683 roku ze wzgórza Kalenberg ruszyła szarża kawaleryjska. Jednym z odcinków frontu, a było husarzy ponad 4000, dowodził właściciel tej karaceny znajdującej się w Gablocie, Stanisław Jabłonowski. Sam król Jan III Sobieski też się rwał do szarży, ale go powstrzymano, no bo wiadomo, że w czasie walki różne sytuacje się zdarzają. I to jest taka ciekawa zbroja, zbroja karacenowa. Ona ma wszystkie elementy zbroi husarskiej, ale zbudowana jest z innych elementów. Wszystkie, czyli szyszak, napierśnik, obojczyk, naramienniki są wykonane z łusek żelaznych nitowanych do skórzanego podkładu. W czasach panowania Jana III Sobieskiego karacena stała się bardzo popularnym paradnym
uzbrojeniem, nawiązywała do już ugruntowanej kultury szlacheckiej, gdzie panowie szlachta wywodzili swoje korzenie od starożytnych Sarmatów, którzy walczyli z Rzymianami i używali właśnie takich pancerzy karacenowych. Z reguły, tak jak wspomniałem, broń paradna, która przede wszystkim była na uroczystościach, uroczystych pokazach, defiladach prezentowana, ma już, jest troszkę cięższa, ona waży 25 kg cała zbroja, już jest co nosić. No i ona była bardzo, bardzo kosztowna w wykonaniu, dużo bardziej droższa niż zwykła zbroja husarska, stąd najbogatsi szlachcice czy magnaci mogli sobie pozwolić. Niemniej Stanisław Jabłonowski i odsiecz wiedeńska były tak bogate łupy, które widać tutaj na tym panoplium. Wszelkiego typu kosztowna broń turecka dostała się w polskie ręce. Piękne janczarki, piękne szable, jatagany, niektóre w całości złocone bądź wykonane ze złota elementy rękojeści, czy wysadzane drogimi kamieniami, koralami. Jest tutaj taka szabla. I to był szczyt też międzynarodowej sławy, bo jak wiemy, bitwa rozegrała się pod Wiedniem. Uczestniczyły tam też nie tylko austriackie, ale też niemieckie wojska, czyli praktycznie z całej Europy. Z rodziną Jabłonowskich związany jest ten szczerozłoty buzdygan. A cóż to jest buzdygan? Wywodzący się ze średniowiecznych maczug bojowych, oznaka godności hetmańskiej. Hetman nosił taki przedmiot, który oznaczał jego rangę. No jeszcze wtedy nie znano, nie stosowano stopni wojskowych takie jak dzisiaj. Niemniej jest to wyjątkowy zabytek, ponieważ przede wszystkim pokazuje wielkość i splendor właściciela. To jest 0,5 kg czystego złota. Wysadzany jest przy głowicy diamentami i rubinami. Wspaniała robota jubilerska po prostu, a zarazem przyrząd wojskowy. I hetmani, regimentarze nosili tego typu buzdygany. Oczywiście obok tego nosili też buławy. I mamy w gablocie wystawioną taką buławę turecką. Jak to jest właśnie? Czyli mamy troszkę pewne pomieszanie, bo tu mamy buzdygan, tam mamy buławę. Wszystko nosił hetman Stanisław Jabłonowski. Otóż to jest związane z systemem dawnej wojskowości polskiej. Otóż buzdygan przysługiwał także dowódcom chorągwi husarskich, pancernych, zwanych rotmistrzami. Rotmistrz to był dowódca tej podstawowej jednostki husarii, ale czasem tenże rotmistrz zostawał hetmanem, bo awansował, bo zaczynał jako młody żołnierz właśnie w chorągwi husarskiej, potem zostawał dowódcą, potem szedł wyżej w szczeblach kariery, awansował, ale dalej mógł być tytularnym dowódcą chorągwi husarskiej. No ale oczywiście nią w polu nie dowodził, no bo miał inne obowiązki. Wobec tego mianował porucznika. Porucznik był to zastępca rotmistrza dowodzący husarią. I też właśnie przysługiwał mu buzdygan. A buława, ona jest tak samo zbudowana, trzonek, głowica, tylko zakończona kulką, przysługiwała tylko
hetmanom i tylko regimentarzom. Dlatego też czasem nazywano tą buławę regimentem. Podstawowa broń husarza, ale nie tylko, każdego żołnierza, szlachcica w dawnej Rzeczpospolitej, szabla. To jest wyjątkowy zabytek, ja powiem, jaką ma historię, natomiast bardzo ważna jest oprawa szabli, ponieważ rękojeść jest zawsze wyprofilowana chropowato, po to, żeby lepiej można było w ręce trzymać. Jest kabłąk, on się pod kątem prostym w kierunku głowicy, czyli zakończenia, zawija. I kabłąk oczywiście służy do pewniejszego ujęcia szabli, żeby nam łatwo z ręki nie wypadła. Dwa, służy też jako pewna ochrona. I kabłąk dochodzi do kapturka, czyli zakończenia szabli, ale nie łączy się z nim. To skutkowało tym, że ten kabłąk był w pewnym sensie sprężynujący. Ułatwiał cięcia. Szabla była zawsze krzywa. Chociaż były szable proste, nazywane pałaszami, ale prawdziwa szabla musi być krzywa. I one bardzo często były nie produkcji polskiej, nie rodzimej produkcji. One były importowane. Ceniono sobie na przykład głownie, czyli ta część tnąca, włoskie, austriackie, włoskie z Genui, styryjskie i tureckie. Ozdabiano je bardzo często srebrzeniem, złoceniem, inskrypcjami. I tutaj widzimy taką postać króla. To jest Jan III Sobieski. To oczywiście po Wiktorii Wiedeńskiej wykonywano tego typu właśnie szable, zdobiono je wizerunkiem króla po to, żeby okazać przywiązanie do dworu, do polityki króla. Natomiast sama głownia jest turecka. Ona została wykonana ze stali damasceńskiej i to jest Jan III Sobieski, czyli to jest druga połowa wieku XVII. Ale jak zobaczymy za chwileczkę z drugiej strony, ma nabitego orła białego, pochodzącego z powstania styczniowego. Więc proszę sobie wyobrazić, ile ta głownia służyła wieków. Była jeszcze w użyciu w 1863 bądź 4 roku. I po środku widzimy takie lutowanie, taką blaszkę. Ona niestety pękła, złamała się w czasie walki. I ktoś ją zreperował po to, żeby dalej używać. Także mamy niezwykłą historię przedmiotu. Ta moda na zdobienie głowni szabelnych wizerunkami królów to jest przełom wieku XVI i XVII, kiedy zwolennicy króla Stefana Batorego nabijali sobie złotem czy rytowali popiersie króla Stefana Batorego. Podobnie zwolennicy Zygmunta III. I stąd mamy szable, które potocznie nazywamy batorówkami, zygmuntówkami, no i janówkami, czyli z czasów panowania Jana III. A jak widzimy tutaj w tej gablocie, te szable były bardzo, bardzo bogato zdobione. Zawsze oprawa rękojeści jest stalowa, bo to jest broń. Natomiast ona była złocona, srebrzona, nielowana, nabijana czasem drogimi kamieniami. Zachowały się też różne pamiątkowe szable z dedykacjami, tak jak tutaj mamy szablę pamiątkową z poselstwa polskiego do Turcji. Jak wiemy, po Bitwie Wiedeńskiej Turcja zaprzestała działań wojennych w stosunku do Rzeczpospolitej, wręcz stała się w wieku XVIII czy XIX w pewnym sensie symbolicznym sojusznikiem Polski, dlatego że na dworze sułtana zawsze stało puste krzesło z napisem poseł z Lechistanu, czyli poseł polski. Wiek XVIII, wiek upadku Rzeczpospolitej, podobnie będziemy widzieć ten upadek na przykładach
uzbrojenia husarskiego. Po bitwie pod Kliszowem w 1702 roku husaria już w polu do walki nie występowała. Stała się jazdą, którą nazywano dosyć pogardliwie jazdą pogrzebową. Jej jedyna funkcja polegała na tym, aby asystować czy przy koronacji, czy przy pogrzebach znacznych osobistości. Stąd to uzbrojenie husarskie zmienia się. Jak widzimy na szyszaku tutaj, te skrzydła, które symbolem splendoru były husarii, pojawiły się po prostu na hełmie. One niczemu nie służyły. To była tylko i wyłącznie ozdoba. Podobnie zbroje husarskie, one takich troszkę antycznych form nabierają. Kanelowania, jakieś maszkarony. To wszystko związane jest z modą na wszystko, co ładne. Wszystko starano się w ogóle nie zostawiać pustych miejsc, niedekorowanych, stąd właśnie maszkarony i tak dalej. Nie miało to żadnego znaczenia wojennego. I trwała ta husaria po dworkach, po zamkach do 1776 roku, kiedy zreformowano wojsko i powołano nowocześnie uzbrojoną kawalerię, nazwaną Kawalerią Narodową. Ale to już jest inna historia, to już będzie okres walk o odzyskanie niepodległości. Dziękuję Państwu bardzo za tą przygodę, bo tak możemy określić obejrzenie tych pamiątek, które są zgromadzone w arsenale na wystawie Broń i Barwa w Muzeum Narodowym w Krakowie.